Jest Jewtuszko po walce na gali KSW 34. Powiedz, jak czujesz się w pojedynku? Jak zwycięzca. Dobrze, dziękuję. Jest nieźle. Mniej więcej sprawił się ten scenariusz, który zapowiadałeś. Zacznijmy może od tej pierwszej rundy i brawo, które zakończyło tą rundę. Daleko było do tego poddania? Ile tam zabrakło? Całe szczęście nie było daleko, ale się nie udało, bo nie zrobił tego, co powiedziałem, czyli nie poznęcał się nad nim, więc dzięki Bogu chyba czas się skończył. Czy ty go uratowałeś, czy uratował go sędzia w drugiej rundzie? Wiesz co, no ja już powstrzymałem, bo słyszałem, że dwa razy klepał tam w matę, czułem, że już coś tam, że tak powiem, marudził, no to popatrzyłem się na tego sędziego i mówię, że kolega klepie. W cudzysłowie kolega. No i sędzia dopiero zauważył. No co zrobisz, to łokcie zrobiły swoje, te łokcie to jest naprawdę kurewska broń, w tej KSW wprowadziło i się cieszę bardzo, wiesz, no jedzie to, wiesz, te łokcie to jest to, co lubię robić. Trochę byłem zły, że stójce, bo naprawdę te łokcie mi stójce bardzo dobrze wchodzą, ale jakoś taki low starter byłem, ostatnio się taki, wiecie, troszkę za wolno się rozkręcał, no i nie mogłem pokazać swoich, że tak, za wolno wszystko robiłem, że tak powiem, od drugiej rundy już czułem się taki, że już jestem sobą, nie? A jak czułeś tą walkę? Jak czułeś dystans i swojego rywala? Czymś cię zaskoczył? Coś sprawił, co że ci zdziwiło? Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Może to, że się spinał bardzo. Że jak złapał tam clinch, to tam widziałem, czułem, że tyle fabryka dała, że tak spinał, wiesz, w takich pozycjach, w których się tak naprawdę zawodnicy nie spinają raczej, tylko raczej próbują tam technicznie. Widziałem, że tam po prostu są te braki jego jakieś zapaśnicze i techniczne i wszystko próbował robić siłą. Ja tylko, wiesz, sobie stałem i się układałem, żeby to rozkładała się siła i się czułem dosyć pewnie i bezpiecznie. Nawet nawet się nie chciałem spinać, że tak powiem. Znaczy, jak mówi się, że prawdziwi mężczyźni różu się nie boją, ten twój róż na spodenkach wzbudził ogromną furorę, zrobił na trybunach. Dlaczego akurat ten kolor? Wiesz co, ja się kolorów nie boję. Róż zawsze ze mną był i będzie i tak powiem, że tak powiem. Polówki różowe to moja specjalność i uwielbiam ten kolor. A teraz plany Federacji KSW. Już myślisz o tym, co będzie dalej? No, interesuje mnie walka, że tak powiem, Jesuba i Salidowa, bo prawdopodobnie właśnie się toczy. Ten, kto przegra, to będzie moim rywalem. Tyle wam mogę powiedzieć, ale aczkolwiek zależy wszystko od Maćka, może ten to wygra, no, zobaczymy, ale jest duża szansa, że któryś z tych zawodników będzie moim rywalem następnym razem. A jak szybko chciałbyś wrócić do walki? Co, jak trzeba, to ja powiem ci, że nie czuję żadnych, że tak powiem, urazów po tej walce. Trzeba będzie nawet, wiesz, galać za następne za dwa miesiące, to sądzę, że bez problemu bym mógł być, bo nie mam żadnego urazu. Prowadzę się trochę lepiej teraz, mądrzej trenuję, troszkę inaczej, wiesz, w innych obciążeniach i trochę więcej odpoczynku już w wieku, że tak po 30 trzeba robić i no i w tych przygotowaniach nie miałem żadnego urazu, więc jest zajebiście. Jestem gotów na każdego, 2007, oprócz Borysa, bo to mój mega wafel. Ponad rok bez walki, jak czułeś się powracając do klatki i właśnie jak schodziło ci się już limit wyżej, czyli do 77? No, schodzi się zawsze frajersko, panowie, no nie oszukujmy się, obojętnie ile się nie robi kilogramów, jest frajersko, waży niecałe 90 kilo, na 77 to wiesz, pierwsze 6 kilo schodzi ci fajnie, a potem jeszcze się trochę męczysz, nie? A po kontuzji nie ma śladu, wyzoperowana ręka, ładnie doktor zrobił Walaszek, dziękuję mu za to, więc powiem szczerze, że sierpie mogę bić, ale tak wolę już łokciami bić, bo przynajmniej się nie łamią. Mówiono w mediarumie, przynajmniej słyszałem takie głosy polskie, Anderson Silva walczy jak Anderson Silva. To są dla ciebie jakieś pochlebstwa? Stawiasz na taki niekonwencjonalny styl? Nawet komentatorzy mówili, że Maciek Jewtuszko nonszalansko w swoim stylu. No, taki jestem, no co? Taki typ. Niektórym się to nie podoba, niektórym się to podoba. Ja mam po prostu łapy luźną, wszystko musi wychodzić, wiesz, samo. Dzisiaj mówię, że troszkę taki, kurde, nie mogę tego pokazać, co to robię na sparingach, tak w walkach, nie wiem. No, jednak te delikatnie, te stresy, wszystko. Ciężko mi się wkręcić, ale kiedyś musicie przyjść, popatrzeć, jak to wygląda na sparingach. No bo naprawdę tylko stójkę robię, a tutaj niestety byłem dzisiaj zapaśnikiem, jak Ankosia. Andrzej Kościelski styl.